Witam was serdecznie, z tej strony Demon Diaz i zapraszam na trzeci odcinek z serii Zagrajmy w The Surge 2. Oczywiście na długo jeszcze przed premierą, także to co tutaj widzicie, przypominam, że to jest po prostu bardzo wczesna wersja gry. Ale muszę przyznać, że nawet jak na to, że jest to taka wczesna wersja gry, to ten The Surge 2 naprawdę mi się podoba. Na razie się zapowiada lepiej niż poprzednia część i cieszy mnie też właśnie tak i pozytywny odbiór z waszej strony tego pomysłu, żebym nagrał z tego po prostu więcej, żebym z tego zrobił serię, dlatego że naprawdę bawię się w tym dobrze. Więc jestem też bardzo ciekaw, co tu będzie dalej w tej grze na mnie czekało. A teraz, oczywiście, pewnie już kojarzycie, ale ruszamy dalej w miasto. Dobrze. Ciężko jest tylko ogarnąć leczenie, dlatego że żebym się wyleczył, potrzebuję baterii, które właśnie w tym momencie tak naprawdę zużyłem, wykonując cios kończący. Nie posiadam na razie żadnego implantu, który no, pozwoliłby mi na coś więcej, ale combo zrobiłem teraz. To mi się podobało. Zabiję go normalnie, dlatego że tym się po prostu wyleczymy. Chyba trochę baterii mi jeszcze zabraknie. Sobie utniemy. Ulica Riverside, tutaj byliśmy ostatnio i w zasadzie no to w tym miejscu nawet zginąłem. Myślę, że mogę już podnieść to. Odzyskałem złom, no mam już go dość sporo, bo 1413 sztuk udało mi się jakoś w tym czasie zmieścić. Wiecie co, nie wiem czy to się pauzuje. Pauzuje. Nie jestem pewien, czego ja będę teraz potrzebował, jeżeli chodzi o dalsze wytwarzanie przedmiotów. Mógłbym spróbować odcięcia ręki w celu pozyskania lepszej broni, chociaż broń jest aktualnie naprawdę fajna, więc może ramię? Lewe ramię? Miałem to zaznaczone. Fajny jest ten implant, który daje mi informacje odnośnie kierunku, z którego będzie wyprowadzany atak przez przeciwnika. To jest naprawdę cenna informacja. Pięknie. Oczywiście, tak jak już mówiłem, brakuje jeszcze implantu, który będzie mnie w stanie leczyć natychmiastowo. No ale myślę, że taki też w końcu zdobędę. Stop Wolframu generacji pierwszej. Ten jest przedmiot, który pozyskałem. A tu chyba mamy skrót, co? To chyba jest, moi drodzy, przejście. Oczywiście, że to jest skrót. Czy ja chcę z niego korzystać? Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc tak, dlatego że temu wejdziemy na plecy i następnemu również, a będę w stanie teraz po prostu jakoś tutaj fajnie polewelować po prostu, więc myślę, że możemy. Robić sobie tak. Mamy oczywiście dostępne moduły, zatem wydajność baterii sobie podbijemy, jest ona szalenie istotna. I poza tym, poza samą baterią, to podbijemy jeszcze raz lekko wytrzymałość i lekko zdrowie. Niech zatem będzie to wyglądało w ten sposób. Zużycie mocy teraz mi wskoczyło aż na 15, jeżeli chodzi o mój limit. Co jest naprawdę fajną informacją. Niestety. A nie, mogę stworzyć już sobie. Dobra, to wytworzymy. Ale nie jestem pewien, czy to przypadkiem. Oj, nie to chciałem zrobić. Czy nie jest przekroczony mój limit, jeżeli chodzi o obciążenie rdzenia? Zaraz zobaczymy. Mogę to zrobić. Łe, nawet jest jeszcze miejsce. Jeszcze jedno. Także teraz mam chronione obie kończyny górne. Jeszcze na nogi by wypadało coś potworzyć. No ale tutaj to chyba nawet. Nie zwróciłem uwagi. Chyba nawet nie mam zebranych schematów. Nie, mam zebrane schematy, ale nie mam materiałów. Brakuje mi jednego jeszcze materiału pierwszej generacji. I to jest w sumie wszystko. Tego materiału jednak mi tylko brakuje. Do stworzenia oczywiście jednej sztuki, także łącznie trzy takie będę jeszcze musiał gdzieś wyfarmić. Dobra, gościu się ojej, gościu się odwróci, niedobrze. Nie ma co za dużo ataków wyprowadzać. Powiem wam szczerze, o, widziałem, że wyskoczyło mi powiadomienie o kombinacji. Dobra, dawaj nogę. Myślę, że prędzej czy później to. Wow, dobra, tego nie widziałem, że on tu jest. Korpus. Lewa noga, może być.
jest jakieś inne. Czy jest jakieś wybuchające? Czy chciał mnie podpalić? Nie mam pojęcia, co tu chodziło. Grunt, że nie dałem mu się rozkręcić. Czyli rozumiem, że brakuje mi jeszcze jednego elementu na nogi. Jeśli dobrze to rozumiem. Dawaj nogę. Widzę, że coś tam masz. Też jakiś zbieg z więzienia. To jest oczywiście miejsce, w którym chyba ostatnio nawet byłem. O, ten jest mocny. Dobra, mamy cię. Dobrze, w tym momencie jestem przez chwilę nietykalny. Czy przez chwilę... tego nie chciałem namierzyć. Przez chwilę trwania animacji. Piękna kombinacja. Ej, to mi się naprawdę podoba. Chociaż na razie, no krótko gram jeszcze w ten The Search, ale już mieliśmy do czynienia chyba z dwoma bossami. No właśnie to jest ten problem, że ja nawet nie wiem, czy to byli bossowie, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo jeśli tak, no to trochę mnie zawiedli. To było dwóch kolesi, zwyczajnych. Chciałem jednak walczyć z bardziej epickimi, wymagającymi bossami. Nie trafił mnie, co za słabiak. Dawaj kończynę, gościu! Myślę, że potem jestem już w stanie wytworzyć sobie kolejny pancerz na nogi. Zaraz, czy ja tutaj na pewno byłem? No powiem szczerze, nie mam teraz pewności. Nie chwycę się tego w żaden sposób. Możemy spróbować wejść tutaj dookoła. No minimalnie jeszcze gra gubi klatki, ale to jest oczywiście wczesny build, więc myślę, że to jest kwestia oczywiście optymalizacji. Jakiś poprawek, choć i tak działa lepiej niż w poprzednich odcinkach. Ulica Riverside. Weź się Portmount, okej. Riverside Street, tu jesteśmy. Szkoda, że te napisy nie zostały również przetłumaczone. No, myślę, że to nie będzie raczej wielki problem, ale... No, jak już tłumaczą grę, to mogliby też się tym zająć. Kurczę, powiem wam, że z tymi raczej nie chciałbym walczyć. Są niesamowicie wręcz potężnie opancerzeni. I są na trzecim levelu. Zobaczę, czy byłbym w stanie podprowadzić jednego. No niestety nie, jeszcze miałem karabiny, także podejrzewam, że jeden strzał i mnie nie ma. Więc nie będę starał się przedzierać na siłę tą ulicą, bo sądzę, że to nie jest dobry pomysł po prostu, tylko cofniemy się. Obsługa drzwi. Rozumiem, że nie mamy karty. Drzwi zablokowane, wymagana karta dostępu, dokładnie. Która, podejrzewam, będzie pełniła po prostu rolę kolejnego jakiegoś takiego naszego skrótu. To jest super sprawa. No ale dobra, tu już nic więcej nie ma. Myślę, że można by było... Skąd ty się wziąłeś, gościu? Nie było go tutaj przecież, nie? Fajna muzyka. Dobra. Nożnik mam też do zdobywanej jakby ilości tego złomu, dlatego że noszę go dość sporo przy sobie. Więc wiecie, gra nagradza ryzyko, jakie podejmuje. O kurde. Niedobrze. Się wyleczę. O! W ostatniej chwili po prostu jeden cios i nie byłoby mnie. Mamy broń. Taki pancerza ramiona. No powiem szczerze, dusi trochę powrót. Dobra, wyleczmy się, ale spróbuję przejść tędy. Tutaj byłem? Byłem. O, co to było? Czy to chce mnie zabić? Jestem ośmiornica i mamy skrót tutaj, tylko że nie mam pewnie jakiejś karty. No przeciwnik na drugim poziomie, no to wykorzystam trochę mojego drona. To było dobre. Dawaj głowę! Jeszcze nowy ekwipunek zdobędę z niego.
Pięknie! Bez straty zdrowia, na tak niskim poziomie zdrowia. Poskanowy implant. Adrenalinowa podwarka baterii. Boże, zachęciłem się od tych emocji, przepraszam. I jest schemat! Sęp, głowa. No to jest na pewno miliard razy lepsze. No zobaczcie, 22 punkty obrony, a mój ma 9. Tamten kosztuje mnie 2 punkty jakby mocy rdzenia i ten mój obecny również 2, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym go nie zmienić, nie? Wybór jest tutaj oczywisty. Tylko kwestia tego, że ja muszę najpierw go wytworzyć, bo to był po prostu schemat. Tak samo jak nogi muszę jeszcze wytworzyć. No a ilość zdobytego przeze mnie złomu. O. A, on tu przyjdzie, to spoko. Oś tu gościu, potrzebuję. O, nie rzucaj we mnie. Ten atak ze ślizgu jest fajny, naprawdę. Bardzo szybki. Kolejna część. Nogi, myślę, że te nogi już możemy sobie podarować, dlatego że naprawdę dużo już skompletowałem surowców, które będą potrzebne do wytworzenia tych komponentów akurat. Tutaj będzie można jakoś wbić się, tylko chyba od drugiej strony, bo jest jakiś skarb, ale nie jestem do końca pewien, jak tam się mam przedostać. O nie, to ten odpalacz. Jest ten problem, że nie wiem, jaki to ma zasięg. O nie! Kurde, zabił mnie. W ogóle ten dźwięk śmierci jest identyczny jak w jedynce, przynajmniej ten taki część tego dźwięku. Ten początek i mam z nim naprawdę takie złe wspomnienia, że od razu po prostu mam aż dreszcze i taki odruch, że paskudztwo. Zobaczę tak, czy mogę to wytworzyć? Nie mogę niestety, bo potrzebuję drugiej generacji, jeżeli chodzi o hełm. A z tym może być problem. Już skonstruowano. Poznaj schematy wyposażenia, odcinaj jest nowe wyposażone części ciała, a następnie wytwarzaj nowe wyposażenie przy użyciu komponentów. Wyposażenie zawsze konstruowane jest w generacji pierwszej, a następnie musi być ulepszane, by zademonstrować swój pełny potencjał. Dobrze. Chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie jakoś rozłożyć to sobie na części na przykład. Tutaj mamy korpus do wytworzenia, no ale go nie potrzebuję. Myślę, że mógłbym wytworzyć nogi, tylko potrzebuję najzwyczajniej w świecie złomu. Potrzebuję dużo tego złomu, ale jeszcze implanty ogarnę, bo mamy nowy przecież. I to nie jeden. Ten jest ustawiony, ten jest ustawiony, to jest ustawione, ale ten jest nowy. Nie wiem, czemu to miały wykrzykniki w sumie. Gdy bateria jest naładowana, na krótki czas zwiększa się regeneracja wytrzymałości. Wytrzymałość plus 30%. Myślę, że fajna sprawa, tylko że samo w sobie korzystanie z tego, moi drodzy, kosztuje mnie aż 5 punktów rdzenia. To jest przeogromny koszt na tym etapie gry. Więc nie wiem, czy bym musiał z tego korzystać. Może, że to jest bardzo korzystne, ale myślę, że coś takiego jak wyświetlanie paska zdrowia, kierunki nadchodzących ataków, czy leczenie jest jeszcze ważniejsze. Więc na razie odpuszczam sobie ten implant i zobaczę, czy mam jakieś tutaj... Mam sterty złomu. Dobra. Użyjemy wszystkiego. Niewielka sterta i tak dalej. No i 1600 sztuk złomu myślę, że w zupełności mi wystarczy na tego, abym wytworzył sobie po prostu. Tego nie zrobię chyba? Nie, zrobiłem. Okej. To nie wiem, czemu tam to było na czerwonym. Nie rozumiem. Pewnie coś źle spojrzałem. Dobra, także sęp, głowa wytworzone. Mógłbym wytworzyć teraz nogi. Tylko pytanie, czy chcę śmieciarskie nogi tworzyć po prostu? Może jedną chociaż. Zostaje mi jeszcze troszkę tego złomu, więc kurczę, ja się nigdy nie nauczę, że muszę na klawiaturze wchodzić tutaj. Dobra. Aha, nie ustawię tego, bo będzie mi brakowało, czyli musimy polewelować trochę. Ustawimy to sobie. No i tego w żaden sposób chyba nie rozłożę. No, on jest absolutnie we wszystkim gorszy, bo im mniejszą stabilność ma... No, obrażenia w pancerzu, 0% to jest tylko w tym lepsze, powiedzmy, tam jest minus 10% w pancerzu. Nie wiem, jak to mam rozumować. Obrażenie bez pancerza minus 3%, ok. Więc to jest wszystko.
Ile obrony mi zapewnia taka ręka? 14, a noga? 14. Zużycie rdzenia nogi mają większe. Dobra, jeden level po prostu się przemęczę jeszcze. Myślę, że mogę to sobie przekazać. Kurczę, no. Tu bym potrzebował. Na drugiej generacji materiałów. Co, dobra, polewelujemy. Dwa punkty mam jeszcze do rozdania. To damy sobie mimo wszystko. Aj, wracaj do tego. Jeden w życie, jeden w baterię. Dobra. Ekwipunek. I mam jeden. Aż trzy, to może zrezygnuję. Nie mam słabszego korpusu. Tu też nie. A broń mnie nic nie kosztuje. Dobra, no to idziemy jak idziemy. Jeszcze jeden level musi być w takim razie. No wystarczy, że podniosę ten złom, który tam był, nie? Tak na dobrą sprawę. Zobaczymy, moi drodzy. Wiem, że nie pobiegłem skrótem. Zobaczymy na moim przykładzie, jak bardzo ci przeciwnicy mają ochotę mnie gonić i jak szybko rezygnują. Nie wiem, czy oni już zrezygnowali, czy będą zaraz tu przychodzić. O-o. Bo mnie nie rezygnują. Ej, to nie wygląda dobrze. Tu mnie nie było. Niewielka sterta złomu, świetnie. Idziemy nieco wyżej. Ej, stąd będzie chyba jakoś... jakieś przejście, a? Dobra, dziękuję pani. Zakończyny. Nowa broń, piła szybkościowa Klinge. Co my tu mamy? Nie mam pojęcia. Moi drodzy, jestem bardzo ciekaw tego, jak wam się na razie podoba to Desert 2, jak w ogóle oceniacie, nie wiem, czy jedynkę widzieliście. Jeśli nie, to raz jeszcze serdecznie zapraszam do obejrzenia. Link macie i w opisie, jak sobie go rozwiniecie, i w prawym górnym rogu tego filmu możecie sobie po prostu kliknąć. O, można w to też wejść, nie trzeba wciskać przycisku. Kliknąć na i w prawym górnym rogu i tam macie playlistę. Dawajcie znać, jakie są tutaj wasze wrażenia. Czy po premierze gry bylibyście również zainteresowani serią jakąś pełnoprawną z tego tytułu? Czy być może nie za bardzo was to interesuje? Jak na moje naprawdę pozytywne wrażenie. Będę na głowę teraz polować. Wow, dobra, ten był słaby, nawet nie zdążyłem się naładować. Ten był bardzo słaby, nawet mogę powiedzieć. Kurde, no i to jest właśnie The Search. O Boże, to jest taka gra, jaką pamiętam. Przechwaliłem. Ja wiem, że to była podpowiedź odnośnie skoku, no ale... skoku się uczyliśmy na tutorialu, więc dlaczego tutaj miałoby to być ponownie, no? Nie tędy. Tędy. Kurde, no. Czemu on jest na czerwono? Wróg odwetowy, nie mam pojęcia, co to znaczy. Czy ja powinienem go zabić? Żeby, nie wiem, zyskać coś? A, on jest przepotężny, dobra. Nie wiem, jak działa ta mechanika jeszcze. Ogarniemy to. Tu jeszcze można by było zejść. Ale bez apteczki, bez latarki to ciężka sprawa. Wracaj tu, gościu! Co ty byś chciał? Uciekać tutaj, ode mnie. I od walki! O, to będzie mocne. Już widzę, jak stoi. Przerwałem mu? Chyba tak. Dobra, lecz się.
Pozyskałem nowy implant. Ulepszone tranzytory, czymkolwiek to będzie. O. Coś się stało? Nie wiem. Podpowiedzi, które wyskakują w trakcie walki. No fajnie, że one się pojawiają, ale szkoda, że one tak krótko i w trakcie walki. Opancerzenie zdobyłem i niewielkie sterty, dobrze. Tutaj widzę, że mamy pójść. Więc może dlatego, że czas mija powoli, to ja się jednak tam przejdę faktycznie. Zdobędę to, co stracę, jeżeli tam nie przejdę, i wrócimy na górę. Potem jeszcze tam na dół chciałbym zejść i zobaczyć, co również i w tamtym miejscu na mnie czeka. Tędy moglibyśmy jeszcze przejść. Kurczę, jest sporo możliwości. Tak, żebym tam poszedł. Wygląda mi to na śmierć. Nie wiem, co o tym myślicie. Znaczy, no tutaj widać, no, że te rury niby były i się skończyły. Au, au, au. Jakaś toksyczna sterta. Posłuchajmy. I don't see anyone who's been dragged away. Safe to me. Let's go. Dobra, mogłem tędy w sumie przejść, nawet bym nie ryzykował skoku. I chodzenia po tej stercie chemicznej. Tam chyba byliśmy. No, zmierzam oczywiście w tym kierunku. Wydaje mi się, że za chwilę nawet powinienem dotrzeć do takiego punktu, w którym będę w stanie sobie jakoś odblokować skrót. Tutaj nawet by to tak wyglądało. Ej, to jest NPC. Goddamn AID goons said I caught the virus. Bullshit. But they'll see. I'm far too sneaky to get caught. Jest Seaside Court. Yeah, I got caught at the seaside once. See that ramp over there? That's a ticket. Walk right down, it'll lead you right to that weird octopus building. Okej, ale to jeszcze nie wszystko, o czym moglibyśmy pogadać. Bullshit. But they'll see. I'm far too sneaky to get caught. Bit of advice, because I like you. Upgrade your shiny stuff. Dobra, to wiemy, ale jak tam dotrzeć? Even though a secret path, it's right through the gap between the buildings. Goddamn AID goon said I caught the virus. Dobra, to już mówiłeś. I mean, you could also sneak through one of them scanner gates on the road to Babylon Gardens, but why would you? Seaside Court is the place to be. I ought to know. No dobra. Goddamn AID. I to jest w sumie wszystko, nie? Tak, dobra. W takim razie rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Skrytka z łupami. Co to za łupy? Duża sterta z łomu metalowego. To 1000 chyba. No i mamy, moi drodzy, skrót. Fantastycznie. Myślę, że mogę się cofnąć. Spróbuję zaraz swojego szczęścia z tym potężnym, jeżeli on tu jeszcze gdzieś jest. Chyba nie. I to jest to, o czym mówiłem, nie? Szkoda, że oni wyglądają identycznie, bo trochę to psuje klimat. Dobra, gincie. A złom to złom przecież! Zawsze warto go zdobyć nawet, choć... Choćbym no, jakoś super dużo tego nie potrzebował, to nie zmarnuje się. Zwłoki? Kto to kurde był?
Czy to imię powinno mi coś powiedzieć? Wiecie co, zanim pójdziemy tym skrótem, to przejdę sobie raz jeszcze tędy. Dlatego, że mam wrażenie, że coś tu jeszcze było. Był taki gość przecież na podwyższeniu z prawej strony. No i było zejście na dół, więc może tędy byłbym w stanie przejść i tutaj coś jeszcze zdobyć. A nie chcę przebiec przez tą grę, bo wiem, że... O, właśnie, to był jeden z tych dużych, których widziałem z góry. Zdaję sobie sprawę, że i tak wszystkiego przecież w tej grze nie znajdę na pewno, szczególnie w wersji demonstracyjnej, ale chciałbym i tak w miarę swoich możliwości jak najwięcej kontentu wam po prostu pokazać. Leczyć się czy nie? Chyba nie, o właśnie. Dobrze, że można się oddalić, że ten zasięg łapania na cios krytyczny jest naprawdę spory. Wydaje mi się, że w nim może być jakaś karta dostępu. Tak wygląda. Cewki pancerza i stop wolframu. Tu jakiś tag gracza. Wstrzymując L1, by blokować, dopasuj się do kierunku odchodzącego ataku za pomocą R, aby wykonywać parowanie kierunkowe. A, czyli teraz nam to tłumaczą. Faktycznie, patrzcie, mamy blok z różnej strony. Znaczy, parowanie. O, o! Path. No, śmiertelna droga, faktycznie. Możemy to ocenić? Lubię. Może komuś to pomoże. Jeszcze z drugie miejsce, gdzie będę potrzebował jakiejś karty, żeby się dostać. Na razie to ja mogę tylko pomarzyć o sprawdzeniu zawartości tego pomieszczenia, które niewątpliwie znajduje się z tymi drzwiami, bo nie wygląda to jakby to była jakaś ścieżka, tylko raczej jakaś hala produkcyjna, może magazynowa. Zobaczymy, co jest tutaj, jeżeli w ogóle mogę tu wejść? Mogę, ale w takich ciemnościach to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym eksplorował tu. Bo powiem szczerze, no w The Search naprawdę łatwo wpaść gdzieś. Zresztą sami już widzieliście. Nawet jeśli nie oglądaliście poprzedniej serii. Kurczę, serio tak po nic to było wejście? Aż mi się wierzyć nie chce. Coś tu musi być, ale może nie na tym etapie gry. Albo nie w wersji demonstracyjnej. Albo po prostu zrobili to tak, dla zwyczajnego klimatu, żeby to wszystko było trochę bardziej realne i klimatyczne. Ile ja posiadam tego złomu? 3000. To jest naprawdę ogromna liczba złomu. Spróbuję zobaczyć z tym typkiem, którego tutaj jeszcze widzę. A w zasadzie z dwoma. Widzę, że są goście na drugim levelu. Nie ukrywam, że zależałoby mi na tym, żebym zdobył po prostu jakiś fajny materiał. O-o. A, to są panie. Za daleko byliśmy. Najgorzej. O-o! Nie podoba mi się to. Co to za strzelanie? Żebym sam nie strzelał. Czy będzie karabin? Co to jest za dziwne miejsce? Nadzieję, że nie boss. Schemat, ramiona. 33 obrony, wow! Ile rzeczy wleciało. Stop wolframu drugiej generacji, cewki pancerza drugiej generacji i piracki podpalacz, moi drodzy. To mi się wydaje, że jest jakiś teleport, albo nie wiem, boss, albo śmierć po prostu. Karabin maszynowy jeszcze. Ej, fajnie! Dużo rzeczy można zdobyć tutaj. O, to mnie zastanawia. Czy to są po prostu jakieś paczki dowożone przez Amazona dronami? To jest boss na 100%. To jest taki oczywisty boss. Albo zablokowany obszar. Faktycznie obowiązkowy boss na pewno, nie? I bardzo oczywisty. Dobra, moi drodzy, zrobimy sobie to w ten sposób, że nie wbije się tam bezsensownie. Zaraz, this is the limit of today's preview. Return to Jericho City in the full release of the Search 2 on September 24. To nie jest boss. A, stop. Dobra, no to się wyjaśniło. Będziemy mogli tam przejść dopiero za 2 miesiące.
Milka sterta. Myślałem, że też mi zeskoczy na głowę, mnie na hita zabije. Zawiodłem się. Ale to nie jest koniec, moi drodzy, tej serii, bo możemy do J-Hope City powrócić i pójść sobie w tamtym kierunku lub tam jeszcze, więc... Mamy jeszcze... Co za dźwięki straszne. Rosnąc się oddalę po prostu. Więc jak najbardziej mamy co robić. Przepraszam. Chciałem zobaczyć, czy mogę cię zranić. Zobaczcie w ogóle, do ilu miejsc jeszcze nie udało mi się dotrzeć. Na przykład tutaj. Używaj drona, aby umieszczać banery w dobrze ukrytych, trudno dostępnych miejscach. Im mniejsza liczba graczy znajdzie i zniszczy twój baner w ciągu 60 minut, tym sowitsza będzie twoja nagroda. Wow, to jest fajne. I bardzo zachęca do eksploracji. Tylko nie wiem, jak mogę taki baner postawić. Znaczy, to i tak jest, podejrzewam, nieaktywna opcja. Ciekawe, czy to jest jedyna forma multiplayera, tak swoją drogą. Czy jest jakaś kooperacja planowana, czy PvP, czy coś takiego. Nie mamy haka. No dobra, zjadę tu, tędy. Gdzie ja kurde jestem? Tylna alejka policji Jericho. O kurcze, ale skrót! To jest chyba ten, o którym ten koleś mówił. No to moi drodzy, wszystkie drogi prowadzą do skrótu, na to wychodzi. I myślę, że na tym byśmy sobie zakończyli ten odcinek na spokojnie. Jeżeli chodzi o konstrukcje takie dalsze, to mógłbym sobie utworzyć na przykład nowe ramiona. Też z tego, powiedzmy, zestawu sęp. I one się naprawdę zapowiadają naprawdę świetnie. Śmieciarz głową, no to no, bez przesady. Ale to moglibyśmy sobie naprawdę wytworzyć. Ewentualnie w grę wchodzi ulepszenie broni. Prawie. Brakuje mi jeszcze dwóch kamieni, jakichś tam dwóch surowców tutaj do wytworzenia tego na tak dużym już poziomie. Chyba że zdecydowałbym się na ulepszenie jakiejś innej broni. Też jest jakaś przecież... myśl, można pozyskiwać jeszcze więcej energii, na przykład za pomocą pirackiego podpalacza Impet 24, tutaj Impet 17 domyślnie. Szybkość ataku 100%, tutaj 101, przez ulepszenie oczywiście normalnie 100% też była. Pozyskiwanie energii 35%, tutaj już 80%, więc no różnica jest naprawdę ogromna. Więc myślę, że... Bawimy się, bo broń się zdobywa, a nie konstruuje, także z tym problemu nie ma. Natomiast myślę, że ręce sępa jak najbardziej mogę wytworzyć. I to nawet już dwie chyba zrobiłem. Zaraz zobaczę, czy mogę je sobie ustawić, czy tak średnio by to wychodziło. Chyba mogę. Proszę bardzo, a to moje piękne rączki. Oczywiście postać jest też chyba w jakiś sposób obciążona. To chyba nie chodzi o samo zużycie mocy, a też to będzie miało znaczenie. Dobra, no ale teraz tak czy siak będę potrzebował naprawdę ogromnej wręcz ilości złomu do dalszego rozwoju i zwiększania oczywiście mocy swojego bohatera. Możemy to w sumie teraz zrobić. Z 16 awansujemy na poziom całkiem przyzwoity. Patrzcie, mamy nowe miejsce na implant już. Na 21. Ładnie. To tak, najpierw sobie wbijemy życie, wytrzymałość, baterie, życie, baterie, wytrzymałość. Dobra, akceptujemy jak najbardziej i myślę, że z taką ilością teraz wolnej energii, mocy, jak najbardziej mogę sobie jeszcze założyć nogę, chociaż jedną, bo czemu nie? I mamy też nowe rzeczy do naszego drona. Zamiast pistoletu laserowego mam karabin maszynowy i flagę. A więc tak się to robi, już się wszystko wyjaśniło. Będę mógł spróbować tego w przyszłym odcinku, tej flagi. Natomiast w tym mogę zobaczyć jeszcze... mniejsze tempo opadania paska energii. Też fajna rzecz, kurczę. Może bym zrezygnował z nogi. Wtedy mógłbym na przykład skorzystać sobie z tego. Myślę, że bez takiego wzmocnienia nogi jak najbardziej byłbym w stanie sobie jakoś poradzić jeszcze, skoro radziłem tyle. A przyspieszenie regeneracji wytrzymałości brzmi jak naprawdę świetny plan. Oczywiście
gdy bateria jest naładowana. Pytanie, czy na maksa, czy chociaż tak na jednym etapie, no ale to się już oczywiście wszystko okaże w przyszłym odcinku, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek z The Surge 2, w którym zrobiliśmy chyba najwięcej ze wszystkich do tej pory, wam się po prostu spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami i zachęcam oczywiście do oglądania kolejnych materiałów na kanale, a także innych rzeczy, które się pojawiają i pojawiły. Do zobaczenia. Cześć.